Hej, siemanko, moi drodzy, LEGO Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy. Kontynuujemy już bez zbędnego prowadzenia. Od razu wczytuję kolejną misję, kontynuację. Też jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, koniecznie zerknijcie. Jest cała playlista przygotowana, także polecam. Wracamy do akcji. Chodź, główna osada jest niedaleko. Okej. Zobaczymy, co tym razem nas będzie czekać. Co będzie na nas czekało, jakie tutaj zagwozdki i różne skomplikowane budowle do ogarnięcia. Okej, idźmy. Tu, gdzie pokazuje nam strzałka. Tutaj powinienem trochę tego pozbierać, prawda? Tych klocków cały czas. Ale zauważam, że jednak nie zbieram wszystkich klocków i na tym się trochę łapię, wiecie? Ruchome piaski! Będziemy musieli przelecieć śmigaczem. Śmigaczem! Uhuhu! Okej, odblokowano śmigacz, serio? Dobra, wybierzmy sobie to. Wow! Ale mamy wstęp odcinka! I o to chodziło. BB on board. Nice. No dawaj, wsiadaj! Ray! Trzymaj się! Jakoś! Uwaga! Jazda! Wow! Jakie doładowanie! Myślałem, że będzie szybciej, dobra. Czekajcie. A tu co jest? Jakiś hologram, dobra. Ej, ty! Stój! Nowe pole siłowe. Postawiliśmy je na upierzców i inne podejrzane typy. Pokazałbym ci, kogo dokładnie mam na myśli, ale nie mam przy sobie lusterka. Okej. Okay. Jak ci się wydaje, że przejdziesz przez to pole, to śmiało. Z chęcią to zobaczę. No wiesz, mogę próbować, ale... Myślę, że tutaj na pewno jest jakiś na to sposób, prawda? Szczególnie, że stoi tutaj cała sterta klocków do rozwalenia albo po prostu przerobienia czegoś. Tutaj coś możemy zrobić. No co, lecimy, nie? Ciekawe, czy uda mi się ściągnąć wyłączniki. Weź wyskocznia. A, może jednak to. Dobra. O nie, 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 nie! Zmieniłem zdanie! Nie chcę tego zobaczyć! Przestań! Okej. Jak nie jednym sposobem, to drugim, prawda? To jest najlepsze. To możemy rozwalić. Okej, okay. Czy ja teraz mogę wskoczyć? Jest! Nie dosięgnę drugiego. Jak nic mnie za to zwolnią. Muszę się. Czyli co? Po tej stronie trzeba rozwalić. Czy tutaj trzeba rozwalić i teraz po drugiej stronie to zrobić? Nie, nie da się. A, wiem, to po prostu muszę tutaj trafić. Dobra. Mamy to, dobra. Jest. Udało się. Jakie to jest zarąbiste. Wow, 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 wow. Poszło. Wiecie co, ta seria w ogóle mi przypomina Half-Life'a. Nie wiem, czy graliście w Half-Life'a 2 chyba. Epizod 1, potem epizod 2 był. Też właśnie tak fajnie można było kombinować. Były właśnie takie tutaj mechanizmy do ogarnięcia. Żeby przejść dalej, trzeba było coś zbudować. Myślę, że też będzie fajna rzecz, takie coś sobie kiedyś przypomnieć. Ale oczywiście to na razie nie jest... tym kontentem docelowym. Także będzie jeszcze sporo gier na tym kanale. Nie tylko z LEGO, ale też różne, różne gierki oczywiście. Co tylko nam przyjdzie do głowy tak naprawdę. Rozdział numer 3. Lecimy. Co ona tam dźwiga? Oho. Jakiś przemyt, jakieś ryby, nielegalne ryby. Telewizor! To, co mi dziś przyniosłaś, jest warte.
jedną ćwierć racji. W zeszłym tygodniu płaciłeś pół za jedną. Odroid. No to jest, wiesz, inflacja, tak się mówi. O! Chcę droida. Nie, on nie jest na sprzedaż. No chodź. No to ciekawe, czy on coś chyba wie? Bierzcie droida. Dobra, oni są wszyscy w zmowie już, czyli poszła fama. Rozeszły się wieści. Okej, będziemy musieli tutaj mega uważać. Pralki są co? Coś tu nie pasuje. Ten co się zachlał. Au! Ej, co? Kurtka! Droid mówi, że ją ukradłeś. Skąd ją masz? Należy do jego pana. Należała do Poda Merona. Prawda? Schwytał go najwyższy porządek. Pomogły mu uciec. Aaaa! Po nie dał rady. Czyli jesteś z ruchu oporu? Tak się spotkali. Tak, jestem. Jestem rebeliantem, tak. Jestem z ruchu oporu. BB-8 mówi, że ma tajną misję. Musi wrócić do waszej bazy. Najwyraźniej mam mapę z kryjówką Skywalkera, której wszyscy szukają. Ale trochę tak powiem wam, że te cutscenki są naprawdę mega cicho w porównaniu do efektów specjalnych i całego tła, jeżeli chodzi o grę. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie cierpię szturmowców. O, teraz nagle się podgłośniło. No a kto ich lubi, no wiesz. Panie wyglądają tylko. Dobra, lepsze combo zrobiliśmy. No. Luna chowa broń. Też się łapię na tym, że niektóre rzeczy mogę rozwalić, a niektórych w ogóle nie mogę ruszyć nawet. Dobra, tutaj coś... Aha! Dobra, moment, jeszcze pójdę sobie w drugą stronę. Też chcę wszystko jeszcze porozwalać. Ubeczka, żeby się w niej schować, ale to nie ma sensu raczej. Na razie chcę pozbierać jak najwięcej klocków oczywiście, nie? No dobra, chyba wszystko. Tu jest jakiś też robot. Dobra, śmigamy pod spodem. Szukamy przejścia. Tak jest. Łup. Czuję się jakbym grał jakimś ninjom. Dobra, już easy, easy, easy. Oj, coś czuję, że zaraz odpalimy ten samolot. Jedziemy, naciągamy jakiś nabój i to chyba rozwali, nie? Tak jest, dobra. To sobie to rozwalimy. Wow. Faktycznie więcej idzie klocków za finishera. Może ma nadal dość energii, żeby ruszyć. Będę się musiał dostać do kokpitu. Dobra, co tutaj trzeba? Oho, prosta dźwignia. No dobra, czekajcie, chyba wiem jak to zrobić. Jest! Ja! Na głowie mu poskakałem! Co jest? Takie rzeczy tylko w Lego, nie? Dobra, trzeba zmienić głowę. I resztę ciała też. Dobra, chyba się udało. Posypały się klocki. No, chyba nic z tego nie będzie, co? O nie! Poleciało. A chyba o to chodziło, nie? Dobra, idźmy już... Ray. Do dzieła. Przypomniemy. Tak, widzę. Może to najpierw zbudujemy.
Pięknie. Ale kombosów poszło. A, to po prostu pole siłowe jest. Nie, to w ogóle niepotrzebne. Bez sensu to zbudowałem. Tu są jakieś rzeczy do rozwalenia. Zabieramy wszystko. Aha, to są te skoczki. O, ile tu rzeczy. Sorry, sorry, Boże, jak jestem dzisiaj waleczny. Bo te złote klocki są takie najdroższe, nie? Żeby pozbierać wszystkie. Reszta to jest takie palicho. Też jest oczywiście przepiękna muzyczka w tle, która ma pewnie jakieś prawa autorskie. Tego mi brakuje właśnie. Żeby ściszyć tę ścieżkę dźwiękową, mogę albo wyłączyć totalnie, albo po prostu grać z włączoną. Nie mogę po prostu regulować sobie głośności tej muzyki. Tego mi tutaj brakuje. Mam nadzieję, że w przyszłej części Skywalker Sagi będzie tutaj więcej opcji, jeżeli chodzi o to. No, tego naprawdę tutaj brakuje. Bardzo ubogie są opcje ogólnie. Okej. Okay. Tutaj trzymajmy to na środku i będzie wszystko dobrze. Wydawało mi się, że Tom Ray będzie tutaj trzeba jeszcze coś poogarniać. Tak jest, do czerwonego elementu musimy chyba włożyć jej laskę jakby. Czekajcie, tutaj jeszcze coś muszę zbudować. Ray. Chodź, Ray. Dobra. Ło, tutaj już się dzieje, zadyma. Gdzie moja laska? Teraz. Teraz sobie to rzucimy. Hop, hop, teraz. Teraz, teraz. I cyk, jesteśmy u góry. Budujemy kolejną machinę albo jakiś most? Nie, czekajcie. Co to jest? A, drabinę dla tego ziomeczka. Rebelianta, tak? Nie, on jest z ruchu oporu. Nie pamiętam jak on ma na imię, jak on ma. Finn! Dobra, chodź Finn. Tutaj kolejna rzecz, tym Finnem będzie trzeba ogarnąć. Proszę bardzo, Finn. Ciągnij, ciągnij. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jazda, jest. Co tu, jakiś taśmociąg się uruchomił? Dobra, chyba będzie trzeba znowu tym Finnem. A ten co? W jakimś sombrero? Czy tak nazywa? Czekajcie, przejdźmy sobie tędy tu. Gdzie wlezę? A nie, bez sensu, nie, to było bez sensu, serio. Nie, nie idźcie tam! Wróćcie! Dobra, to był taki mały fail. Tego Fina sobie teraz zmienię. Wydaje mi się, że to on będzie teraz potrzebny. Tak jest. Intuicyjnie oczywiście wszystko pięknie działa. I budujemy kolejną rzecz. Dawać. Go, go. Budowniczy Topolo. Dobra. BB-8. Jak żeby inaczej. Rozkręcamy tutaj machinę. To akurat znamy. Masz coś po swojej stronie? Czy mam coś po swojej stronie? Tak, mam tutaj coś do zhakowania. Albo tak naprawdę otwarcia. Powiedzmy, że lockpicking zrobić. Nie wiem, jak to się po polsku mówi. Włamywacz, wytrychem, jak to się nazywa? Nie wiem, po angielsku jest to picklocking, czy jakoś tak, czy lockpicking. Włamywanie się. Rozwalanie zamków, nie wiem, kurczę, wypadło mi totalnie słowo. No, znowu jakieś takie dziwne przycinki mam. Właśnie, trzeba uważać na piaski. Ło! Uwaga, dawać. Kombosami, kombosami. Znajdę ci przejście. Tak jest, tutaj widzę, że coś się świeci fajnie. Jeszcze tutaj. Co to za czerwony gościu? Halo? Okej. Kombinujemy coś z tego. Ciekawa machina. Serio? Musimy w to strzelić? O, tych tutaj na leżaczku, serio, bezbronnych będziemy bić? No może i tak być, no cóż. Byleby się klocki zgadzały, nie? Co tu jeszcze jest? Mamy coś jeszcze do strzelenia? No dobra, to już chyba wszystko. Możemy sobie przejść dalej w takim razie.
Nie wiem, czy będę musiał to rozwalić. Zobaczymy. Nie, mogę to zostawić chyba, dobra. Jeżeli nie da się rozwalić, to znaczy, żeby to zostawić. Co z tą bramą? Tutaj mamy też jakieś zwierzęta. Cyk. Tego też oczywiście jest na kombosa. Piękna sprawa. Też pamiętam gry z serii Batman. Też właśnie tam były takie fajne scenki z walką. Też to wszystko fajnie, taki miał feeling. Ło, ile tutaj tych jest klocków z tego leci. Musimy rozwalić tymi jednak kolosami. Nie wiem, jak oni się nazywają. Dobra, trzeba uwolnić ich. Uwolnić bestie. Uwolnić bestie. Dawać. BB-8, teraz. Czas na ciebie, działaj. Otwieraj mi to. Okej. Okay. Co teraz? Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dawać. Wsiadamy teraz na nich, co? No. Trzymaj się blisko. Jak żeby inaczej? Jeszcze się pyta? Okej. Pęknięte obiekty Lego mogą być rozbijane przez te zwierzęta. A wezmę sobie tym, chyba wejdę. O, cyk. Rozbijmy coś. Rozbijmy. Okej. Jup! Ten też. Będzie więcej klocków. W sumie mógłbym go jeszcze użyć. Nie muszę z niego tak schodzić, prawda? Finn mało życia. Finn mało życia! Weźmy jeszcze na niego. Zobaczymy, czy będziemy mogli nim rozwalać jeszcze inne rzeczy. Ciekaw jestem. O tak, tu jest atak obszarowy. O, tu mamy szarżę. Dobra, poczekaj, poczekaj, jeszcze nie do wyjścia, jeszcze nie chcę wyjścia. Chcę trochę klocków jeszcze sobie pozbierać, mam 50 tysięcy, mało, mało. Dopiero zapełniliśmy 1/3 całego paska i to jest jeszcze mało, dużo za mało. Okej, okay, tutaj się jakiś gościu schował. To chcę rozwalić. Co to mi da, jak to rozwalę? Jest, kurde, kolejny element! Lecimy po to! Dawać, dawać, dawać! Co to za jakieś małe zwierzątka mnie atakują? Kurde, to jest taki nie fair. A tu kto to jest? Dobra, jeszcze muszę chyba wsiąść jeszcze raz. I tu to rozwalić, co? To mi się podświetli, nie? Chyba, żebym musiał pohandlować z tym gościem coś. No ale ewidentnie widzę, że tutaj jest to do zrobienia. Tylko, że pewnie też nie mam jakiejś postaci czy coś. Nie wiem. Poszukamy dalej w takim razie. Cyk, tak podskakujemy śmiesznie nim. Jeszcze tutaj widzę coś do rozwalenia. Jakaś lodówka, pralka. Dobra, dobra. Już chyba wystarczy. No dobra. Checkpoint i chyba będzie kolejna cutscenka. Tak mi się coś wydaje. Albo znowu przyzwiemy sobie nasz pojazd. Zaraz zobaczymy. Ale dziobaki. Takie kaczki, kaczuszki, nie wiem, gęsi z Gwiezdnych Wojen. O, zwiadowcy! No i teraz mamy problem. Fajne mają te kostiumy w ogóle. Naprawdę to wszystko jest na wysokim poziomie, ten cały level designing. Takie dwie kreski. No groźnie to wygląda, jakieś elitarne jednostki. Te jakieś układy taneczne, co jest z nimi? Puszczaj mnie! Musimy się spieszyć! Umiem biegać bez trzymania za rękę! No dobra, dobra. Dawać, dajcie mi postrzelać trochę! Ja chcę strzelać! Musimy się ruszać! No, w tym jestem dobry! Po drugie jest squad jumper, dobra. Rozwalamy wszystko. O, jakie combo idzie. O, tak. O kurde, chcę to rozwalić. Pewnie będzie dużo klocków z tego.
Okej. Co ja zrobiłem? Serio? Niezły lifehack! Wow! Ale się obłowię teraz! Czekajcie, tak dobrze, czy ja dobrze rozumiem, że te złote klocki dają więcej niż te srebrne? Wydaje mi się, że tak, jestem przekonany wręcz o tym, ale też oczywiście napiszcie w komentarzu, bo macie tutaj na pewno większą wiedzę niż ja. A zależy mi na tym, żeby przejść całą kampanię, całą tą grę w jak największym progresie. Nie wiem, czy się w 100% uda. Będzie trzeba to kilka razy porobić. Ło, teraz weszło dużo. Razy 3. To mi się podoba, ten mnożnik. To mi się podoba. Wszystko trzeba po prostu ostrzeliwać. Tu będzie nas ładować ciągle ten. Jak on dobrze celuje. Okej, i co teraz? Jest, poszło! Będzie trzeba przejść przez wieżę kontrolną. Czy ja na to wcześniej nie wpadłem? Złote obiekty można niszczyć przez ciężkie wieżyczki blasterowe. No i właśnie. Coś jeszcze rozwalimy. Budujmy sobie coś jeszcze. Tego jeszcze nie było. Okej, co to dało? Chyba nic. Może jest jakieś przejście górą. Trzeba sprawdzić. No to właśnie sprawdzam. Niby jest przejście górą. No to właśnie sprawdźmy sobie to. No! Oła! Dawaj to serducho. Ale serducha dają dużo. Może w ten sposób? Dobra, kręćmy tym, kręćmy. Aha, to trzeba przytrzymać. Kiepsko, kiepsko to widzę. Tam jeszcze coś jest. Mnie na pewno nie było. Okej. O, jeszcze jest jeden niebieski. Bardzo, bardzo ważny. Nie widzę czerwonego klocka. Słuchajcie, nie widzę jeszcze czerwonego klocka i to mnie martwi. Okej, czekajcie, zmienię sobie na tego. Jak to zrobić? Na pewno muszę jej użyć. Przesunę sobie to tu. Dobra, i to się zatrzymało teraz. Okej. Przejście, ale zablokowane. Przydałaby się pomoc. No właśnie. Jak tą pomoc uzyskać teraz? Spróbujmy zbudować po drugiej stronie coś teraz. To chyba tym BB-8 trzeba. Kolejny raz. No nie, czemu ty zlazłeś stamtąd? O, kolejny parkour będzie, wspinaczka. Bardzo dobrze. Czekajcie, to może tą Ray już spróbuję podziałać. No, czy on wejdzie tutaj do mnie? Tak jest. Halo, zapraszam tutaj pana. Chodź, chodź. Haj, haj! Włóż to wszystkie siły. To mało powiedziane. No dobra, to mamy otwarte przejście po tamtej stronie. Dobra. Powinno rozwiązać kwestię muru. Mam nadzieję. I tu co muszę zrobić? Po prostu w to trafić? Wow, trochę blisko staliśmy. No, wow. Dalej nie widzę tego czerwonego klocka. Chyba jestem albo ślepy, albo jego tutaj po prostu nie ma.
Moment, moment. No, co się dziwić? Najeźdźcy są, no to wszystko niszczą. Tutaj co musimy ogarnąć? Czekajcie, czy ja tutaj muszę pewnie coś strzelić? Okej. Bierzemy to, dajemy to tu. W porządku. Quad jumper jest tuż, tuż. I odkręcamy. Otwieramy sobie przejście kolejne. O właśnie, tego quad jumpera. Dobra, dobra, już wiem o co chodzi. Gdzie on jest? No nie, kolejny z miniganem. A tu snajper, what? Nie ma jakiego obejść, musimy się nimi zająć. Przywożą kolejnych szturmowców. Kurczaki, no co jest? Nie zdejmę go tak. Dawaj, 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 dawaj. Aj! Dobra, ja chcę złoto. Statek! Ląduje! Zbliża się kolejny transporter i to z wieżyczką blasterową. To zły znak. Po prostu muszę nie dać się namierzyć temu snajperowi chyba, co? A to wygląda. Czekajcie, spróbuję może z tej strony. Kiepsko to widzę, powiem wam szczerze. Chować się, chować się. Czy ja mogę gdzieś tam przejść? O! Wtedy może będzie lepiej. Jak za blisko? Dobrze jest! Jaka masakra! Jaka zadyma! O! Coś jest do zbudowania. Co to jest bananem? Bananem strzela! Jazda! Rozwalać wszystkich! Przejdźmy sobie tędy. Oj, oj, oj. Teraz. Dawaj, kop dziurę, kop dziurę. Możesz uchodzić desantowiec od swojej strony, BB-8? Spróbuję. Potrzebuję na razie trochę klocków. Uszkodzić desantowiec? Dobrze. Dobrze słyszałem? Okej, okay, teraz ta strona. No, powiem wam szczerze, te misje coraz dłuższe jakby. Wow! Bo to trzeba rozwalić. Ale rozgruba. I po snajperze. Teraz te samoloty trzeba. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, gdzie on jest? Ono tu. Pyk! Jeszcze jeden, chodź tu! Jest! Ale poszło! I o to chodziło. Dawać. O, medal srebrny, łe! Słabo.
Zostaw mojego drona, czy jak on tam miał? BB-8-a. Rozwalajmy. No, mam nadzieję, że będzie pełny pasek. Już jest w sumie pełny pasek z tymi klockami. Bardzo dobrze, w końcu się udało. Prawdziwy Jedi jest! Trzeba ją podłączyć do tamtego generatora. O to chodziło. A się wydzieram, nie no, emocje są. Przesiewający służy do szukania odpadów elektronicznych w piasku. A właśnie tego nam trzeba do uruchomienia wieżyczki. O! Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Szukam czerwonego klocka jeszcze. Gdzieś tu musi być, gdzieś tu musi być. Nie wiem, czy tak może być, że w nie każdej misji są czerwone klocki. No ale tak by to wyglądało. Co tutaj trzeba? To powinno się nadać. O, jest niebieski. A, czy po prostu tutaj sobie mam nim polatać, tak? Pochodzić. No nie, no dobra, tutaj nic raczej nie będzie. Więc skorzystajmy z tych klocuchów tutaj. Podziałajmy. VA, możesz użyć tego panelu? No, nie ma chyba innego wyjścia. Skoro nikt inny nie może. Do góry, do góry, do góry. Czy to kolejne jakieś wyrzutnia laserowa? Zaraz zobaczymy. Co teraz? Pewnie coś innego trzeba zbudować. On to naprawia, nie? Co jest? Ale tu trzeba mieć łeb. Jakie tu trzeba mieć wyobrazić, żeby coś takiego wymyśleć? Patrzcie, jakie działo! Wow! Czekajcie, ja nie mogę trafić, o. Dwóch na raz? Pięknie. No, nie mogę trafić. Jest, poszło. Niesamowite. Okej, i co? On wpadnie w nasze ręce teraz? Śmieszne, te klocki znikają. Dobra, idź, teraz mamy iść. O nie, czy tam mamy iść? Aha! Dobra! Latałaś tym już? Nie! Dobra, tą machinę znam. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, tak wiecie, idealnie. Z filmu, ale kojarzę oczywiście. Bardzo znany tutaj pojazd latający. Ło, trochę nie idzie, trochę to latanie. Dawaj, wyrównaj to! No już nie twoje. Okej. No, trzeba będzie uważać. Dawać. Kolejne efekty specjalne. Oczywiście ruch kamery niczym na rollercoasterze. Trzeba się mocno trzymać. Dawać, dawać, dawać. Wow! Mam te kółka celować chyba, nie? Przelatywać przez to. Jest, mamy 4x4. Pięknie, ale feeling tego jest, wow. Niesamowite.
ale się nachapiemy tych klocków. W życiu się nie przetrzemy. Widzę drogę. Chyba. Uwaga, nawrót. Łooo. Zaraz się zżygam. Sorry za to, że tak latam jak poparzony, ale wiecie. Ach! Pewnie się ciężko właśnie to ogląda teraz. Staram się jak najpewniejsze ruchy wykonywać. O, tu jest. Gdzie się nauczyłeś tak strzelać? Nigdzie. Minecraft Dungeons. Waga, waga, waga. Gdzie oni są? Ile jeszcze ich? Pięciu. No, powiem wam, że na padzie też nie jest lekko. Nie trzęś tak. Jesteśmy zbyt odkryci. To znajdź jakąś osłonę. Dobra. Jest. Ale pamiętaj, że sam tego chciałbyś. Udało się. Naprawdę to robimy? Wow, gdzie? Którędy? Co? Nic nie widzę! Przygotuj się! Dobra! Na co? Wow! Masakra! Jakie latanie tutaj, w tym odcinku! Aha, okej. To było ryzykowne. Udało się. Ale aż mi się cały pad spociłem, nie? Aż go wytrę tak bezczelnie. Gdzie jest baza? Słuchaj, tak między nami. Nie jestem z ruchu oporu, okej? O ty. Przed najwyższym porządkiem. Jak nam powiesz, gdzie jest baza, pomogę ci się tam dostać przed nimi. Zgoda? No nieładnie tak za plecami obgadywać. W układzie Illenium? Tak, w Illenium, dokładnie. Zabierz nas tam tak szybko, jak się da. Układ Illenium. Poszło. Znowu to czuję. To wyzwanie światła. Najwyższy wódz to wyczuwa. Ukaż mi raz jeszcze potęgę ciemności. A już nic nas nie powstrzyma. Ukaż mi ją, dziadku. Okej. Nie, no muszę sobie przypomnieć te wszystkie części. Nie kojarzę tego, że... Nie zdołaliśmy. Darth Vader już nie żyje. Skradzionym koreliańskim frachtowcem typu YT. Okej. Ukradł frachtowiec. Niezupełnie, sir. No cóż, muszę trochę pogadać, bo ta muzyka w tle niestety nie pozwoli mi na wrzucenie tego filmu. Ajajaj. Niedobrze. To jest to. Ktoś tu się zezłościł. Przemeblowanko zrobione. Jaka dziewczyna? No zaraz się przekonasz pewnie. Przyczółek nie ma. Dobrze, zrobiliśmy to podsumowanie. Czas ukończyć ten odcinek powoli, ale wydaje mi się, że jest jeden z takich bardziej udanych odcinków. Zobaczcie na to, 100%! Ale jazda, prawdziwy Jedi. Elegancko. Klocka czerwonego? Nie było, zobaczcie, 0 na 1. Nie mam pojęcia, gdzie on był tam. Mini zestaw? Chyba na dwa te mini zestawy tam były. Ale... okej, okay, trzy nawet dostaliśmy. No okej. Okay. Moi drodzy, jeszcze tutaj oczywiście odblokowane kolejne modele. Czy to właśnie statków latających, pojazdów. No i też oczywiście kolejne postacie, którymi będziemy mogli sobie też zagrać. No teraz może być ich trochę więcej niż ostatnio. No bo też mamy 100% przejścia tej misji. Unkar Plut. Zbir Unkara. Też widzę, że elegancko wszystko poszło. Moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie do końca. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za wszystkie łapeczki, komentarze i subiki oczywiście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, siemanko i cześć!